1994 rok. Opowiedz, jak to było wszystko. Ten obóz, na którym byłem opiekunem, skończył się tragicznie. Cztery osoby weszły do lasu i nigdy nie wróciły. Dwa ciała znaleziono dość szybko. A pozostałej dwójki, w tym ciała mojej siostry, nigdy nie odnaleziono. W tym lesie, w którym zaginęła moja siostra, znaleźli jakieś ludzkie kości. Myślisz, że to ona? Przecież moja siostra nie zginęła w tamtym lesie. Kamila żyje. Czuję. Każdy ma tajemnicę. Chcę wiedzieć, co się stało wtedy w lesie.